kurczę, wy nie widzicie tego uśmieszka tutaj, a ja specjalnie ubrałam... O, ale tak brzydko się układa. No, no dobra, no trudno. Wyobraźcie sobie, że widzicie cały uśmieszek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj do Was przychodzę z recenzją książki, która sprawi, że Wasze dni będą przepełnione miłością, przyjaźnią i ogólnie życzliwością, a mianowicie będę dzisiaj mówiła o książce pod tytułem Kindness Boomerang autorstwa Orli Wachpa. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawić, żeby Wasze dni cały czas rozświetlało słońce życzliwości i przyjaźni i miłości, no to zapraszam Was dalej do oglądania. Muszę Wam się przyznać do czegoś, a mianowicie, że będzie to pierwsza książka, której nie przeczytałam od deski do deski. Ale zaraz Wam wytłumaczę dlaczego i właściwie dlaczego nie robi to żadnej różnicy. Jest to książka, gdzie autorka dzieli się sposobami na to, jak dzielić się, dokładnie, dzieli się sposobami na to, jak dzielić się życzliwością. Książka została napisana przez autorkę, która przez 7 lat pracowała w gimnazjum. I w momencie, kiedy usłyszała o bardzo smutnej wiadomości, nie potrafi im w jakikolwiek sposób pomóc. I w tym właśnie momencie uzmysłowiła sobie, że zbudowała sobie super relacje z uczniami, że ma już jakiś kontakt z nimi nawiązany. I w tym momencie przychodzi taka ogromna tragedia, która tak naprawdę sprawia, że zostaje ona poddana próbie, ponieważ musi ona pomóc całej klasie, jak nie szkole. I stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie właśnie życzliwość. Życzliwość do bliźniego, życzliwość do samego siebie oraz życzliwość do planety, ale nie tylko, ponieważ ta książka jest podzielona właśnie na takie elementy, o których zaraz Wam powiem. Właśnie w tym momencie, kiedy pomyślała o tym, stwierdziła, że to nie tylko szkoła, czy właśnie to środowisko, w którym ona się obraca, ma problemy z dzieleniem się życzliwością, ale jest tych osób więcej. I właśnie wtedy w jej głowie narodził się pomysł, żeby utworzyć organizację non-profit, która by polegała właśnie na szerzeniu życzliwości. Nazwała tę organizację Life West Inside i stwierdziła, że właśnie to hasło, które widziała w samolocie, to rewelacyjnie oddaje ducha właśnie tego, co ona chce przekazać innym. Jeżeli chodzi o sam tytuł, Kindness Boomerang, tutaj jest dla mnie nawiązanie do takiej karmy, ponieważ wiecie, jeżeli my coś dobrego dajemy, to to dobro również do nas wraca. W momencie, kiedy dajemy od siebie samo zło, to zło również do nas wraca. Ja wierzę w karmę i często miałam dowód tego, że będąc właściwie bez żadnego powodu miła dla kogoś, potem to dobro do mnie wracało, może od kogoś innego. Ale wydaje mi się, że nie jest to najważniejsze, jeżeli chodzi o taki główny zamysł tej książki. Mianowicie, tak myślę, że warto po prostu dzielić dobro. Nie mając gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane, że kiedyś to dobro do nas wróci. Ale bardziej tak dzielić to dobro bezinteresownie. Autorka tutaj w ogóle przywołuje takie właśnie fragmenty, co moglibyśmy zrobić dla obcych ludzi. Ja rozumiem, że wśród Was mogą być introwertycy. Ja zazwyczaj jestem ekstrawertykiem, ale mam też takie momenty, kiedy wolę być introwertykiem, spędzać czas sama ze sobą, do nikogo się nie odzywać, ale jeżeli chodzi o to dzielenie życzliwości, jest taki również podpunkt, jak życzliwość dla samego siebie. O czym zaraz Wam powiem, ponieważ tak mówię o tych podpunktach, a Wy może nie wiecie, o co mi chodzi. Powiem Wam tylko, że w momencie, kiedy dostałam propozycję jakby przeczytania tej książki, zastanawiałam się, czy to nie będzie taki drugi Paulo Coelho, wiecie, rzucanie haseł, które w ogóle do mnie nie będą przemawiały. Fakt, że ta książka jest zbudowana dla mnie przynajmniej na takich hasłach, które ja znam i które no dla mnie są oczywiste, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli jesteście życzliwi na co dzień, to często, kiedy macie zły humor albo gorszy dzień, każdemu się to zdarza, ja też takie mam, staram się ich pozbywać bardzo szybko, ale wiadomo, nikt nie jest idealny, ale właśnie dlatego, że te teksty są takie oczywiste, takie normalne, sprawia to, że często o tym zapominamy, ja też. I muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy sobie coś przeczytałam, to na przykład, nie wiem, bezinteresowna dobroć dla sąsiadki. I kiedyś o tym nie myślałam, ale w momencie, kiedy właśnie jakoś tak bardziej zżyłam się z moją sąsiadką, która jest notabene starszą panią, często staram się do niej zaglądać, czy czegoś nie potrzebuje, pożyczam jej książki, w ogóle jest wielką fanką obcej i powiem Wam,
że to naprawdę sprawia mi ogromną frajdę, że mogę dzielić jakby swoją miłość do książek z moją sąsiadką, która notabene urodziła się w tym samym dniu co ja. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy damy dobro, nie wiem, pomożemy w schronisku, czy pomożemy komuś bezinteresownie, czy pomożemy nawet sobie, spędzając czas tylko z samym sobą, to właśnie wtedy jakby czujemy się lepiej i no nie wiem, nie chcę tutaj brzmieć jak wiecie, Bruce Wszechmogący. Chciałabym tylko powiedzieć o tym, że bałam się po prostu, że te teksty będą tutaj jakieś takie słabe, ale na szczęście tak nie było. Tak jak już wam na początku wspomniałam, ja całej książki nie przeczytałam i teraz wytłumaczę się dlaczego. Jak widzicie na okładce jest tekst, czyli 365 sposobów jak zmienić świat i siebie. I właśnie ta książka jest stworzona na zasadzie takiego kalendarza, mogłabym powiedzieć, ponieważ mamy tutaj 365 dni. Nie wiem, co jest, kiedy jest rok przestępny. Czy wtedy jeden dzień jest bez życzliwości? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wtedy można sobie wybrać jakiś dodatkowy dzień, prawda? Albo jest to wtedy pole do popisu dla nas samych. I w momencie, kiedy właśnie otworzymy tę książkę na danej stronie, jest po prostu dzień i życzliwość, która jest przeznaczona właśnie na ten dzień. Oczywiście nie musicie tej książki czytać tak, że czytacie od pierwszej strony do ostatniej, ale możecie ją czytać tak, że w jakim momencie otworzycie, wtedy czytacie. Nagrywam ten filmik dla was 28 stycznia. Tak, przeczytałam tylko 28 stron z tej książki, ponieważ nie chcę wybiegać do przodu. Staram się codziennie rano wstać i w momencie, kiedy piję herbatę, otwieram sobie właśnie na tym dniu, który aktualnie jest i na przykład jutro będzie 29 stycznia i mamy tutaj książkę podzieloną na takie trzy elementy, że tak powiem. I zaraz wam wytłumaczę w ogóle, dlaczego to jest słoneczko, a tutaj jest serduszko, bo to też ma znaczenie. Pokażę wam legendę i w ogóle, także spokojnie. W każdym razie na początku mamy zadanie, czyli co musimy zrobić. Znaczy, no musimy. Nic nie musimy. To jest podstawa. Nic nie musimy. Wszystko możemy. Możemy na przykład, nie wiem, tutaj 29 stycznia, zwracaj uwagę na innych, poczekaj aż twój rozmówca skończy mówić, zanim zaczniesz wypowiadać swoje zdanie. Ta prosta grzeczność jest często ignorowana. Ja to też zauważyłam, że często jest tak, że mówimy po to, żeby tylko mówić, ale w ogóle nie słuchamy tej drugiej osoby i wbrew pozorom niekiedy milczenie jest naprawdę złotem. Ja sama o tym wiem, ja mało kiedy potrafię milczeć, ale zazwyczaj kiedy czuję się dobrze w towarzystwie jakiejś osoby i ta osoba mi się zwierza, to ja naprawdę wolę milczeć i żeby ta właśnie osoba miała takie poczucie, że ja naprawdę ją słucham. Nie wiem, staram się, ale może mi to nie wychodzi. Może moi teraz znajomi i przyjaciele chwytają się za głowę i mówią: nie, Agnieszka, ty tak nie robisz, to jest tylko w twojej głowie. Wcale nie jesteś życzliwa, także wiecie, no to jest tak. Myślę sobie, że tak jest, ale nie wiadomo. Następnie mamy cytat. I tutaj jest cytat: gdybym miał to zrobić jeszcze raz, zadawałbym więcej pytań i rzadziej przerywał odpowiedzi. I tutaj jest cytat Roberta Braulta. I ostatni tutaj element to jest refleksja. I tutaj autorka właśnie mówi o różnych refleksjach, jak ona by to widziała, lub mówi o fragmentach ze swojego życia. Przede wszystkim jest to krótkie, ale wydaje mi się, że takie zwięzłe i wydaje mi się, że właśnie w bardzo przyjemny sposób podane. Wiadomo, że nie jest to danie, ale no, do czytania w każdym razie. To może teraz odniosę się właśnie do tych tutaj znaczków. Każdy dzień jest przypisany innej życzliwości i na przykład mamy tutaj tak: życzliwość dla siebie, to jest gwiazdka, życzliwość za kulisami, to są drzwi, życzliwość w domu, to jest dom. Strasznie trudne. Uwaga, życzliwość w związku to jest serduszko. Nie kapilibyście się, nie? Życzliwość jako grzeczność, słońce. Życzliwość dla przyrody i te fragmenty chyba tutaj najbardziej mi się podobają. Życzliwość w szkole, to już mnie mniej dotyczy, ale zawsze można to jakoś połączyć z czymś innym. Życzliwość we wspólnocie. Życzliwość w drodze. Życzliwość wobec nieznajomych. Życzliwość w miejscu pracy i życzliwość po prostu. Tak właśnie jest podzielona ta książka, że każdy dzień ma jakby zupełnie inną życzliwość. Tutaj 4 stycznia mamy życzliwość w związku, tutaj życzliwość, czekajcie, bo ja o tym nie pamiętam, bo się tego jeszcze nie nauczyłam. Życzliwość jako grzeczność, no tutaj życzliwość w drodze, życzliwość dla ziemi i środowiska i w ogóle. Także pod tym względem wydaje mi się, że ta książka jest naprawdę super. Ogólnie bardzo mi się ta książka podoba. Wydaje mi się, że to będzie taki mój kalendarz i tę książkę będę czytała cały rok. Jedyne, jakie mogłabym mieć zastrzeżenie, ponieważ wydaje mi się, że ta książka rewelacyjnie by się sprawdzała jako prezent. Taki, wiecie, nawet nie prezent urodzinowy czy z jakiejkolwiek okazji, ale po prostu prezent sam przez się. I
Bardzo podoba mi się okładka, bo ona przykuwa wzrok, ma takie przepiękne serduszko. Ja nie wiem, czy wy widzicie, bo tutaj mi lampy świecą, bo dzisiaj jest strasznie ciemno. Nie wiem, czy tutaj też zobaczycie, ale tutaj są takie, taka ramka na dole jakby, też z takimi wzorami, jak tutaj na górze są. W momencie, kiedy bym chciała dać tę książkę na prezent, to wolałabym mieć twardą oprawę. Nie wiem, czy są twarde oprawy, także może tak być, że książka jest wydana w twardej oprawie, a ja tego nie sprawdziłam. Nie przygotowałam odpowiednio. Dobra, na szybcika sprawdziłam i z tego co widziałam są tylko miękkie oprawy, a wydaje mi się, że w momencie kiedy dajemy coś na prezent, to fajnie ta książka naprawdę wyglądałaby w twardej oprawie i nawet fajniej by wyglądała właśnie kiedy byłaby taka, wiecie, większa, coś takiego jak Hygge, co kiedyś wam pokazywałam. Ale ogólnie nie patrzymy na okładkę przecież, bo liczy się to, co jest w środku. Te wpisy, które są takie przepełnione takimi naprawdę dobrymi słowami, mogą poprawić humor wam od rana. Także jeżeli lubicie takie książki albo chcecie komuś podarować taki życzliwy prezent, to jak najbardziej ja polecam. No i pamiętajmy, żeby dzielić się tą życzliwością nie tylko dlatego, że karma wraca, ale również dlatego, że po prostu fajnie jest się nią dzielić chyba, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie przesadziłam z wypowiadaniem słowa życzliwość, ale ono tutaj najbardziej mi pasowało i zresztą autorka też często się do tego słowa odwołuje. Także tak, mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście ze mną ten czas i że podzieliłam się z wami pewną życzliwością i że poprawiłam wam w jakiś sposób humor. Trzymajcie się, miłego wieczoru, do zobaczenia. Pa!